12 czerwca oficjalnie otwarto Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Wydarzenie związane było z ostatecznym zakończeniem budowy centrum znajdującego się przy ulicy 75 Pułku Piechoty w Chorzowie. W nowoczesnych pracowniach na najlepszej generacji sprzęcie prowadzone są badania z dziedziny matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz nauki o materiałach. My już, jak Państwo wiecie, inaugurowaliśmy tutaj i rok akademicki, i wydziały, które tutaj są zainstalowane. Natomiast zgodnie z przepisami, procedurami dzisiaj finalizujemy już ostatecznie cały projekt zwany właśnie Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Wszyscy pytają, dlaczego dzisiaj otwarcie uroczyste. To się wiąże z terminem ukończenia projektu, rozliczenia go finansowego. I ten termin mamy wyznaczony na 30 czerwca. No i w związku z tym, no zgodnie powiedzmy z obyczajami, jakie w ministerstwie panują, no to tak dwa tygodnie wcześniej no robimy uroczyste takie otwarcie, żeby ten etap powiedzmy sobie projektu zakończyć. Centrum utworzone w Chorzowie należy w tym momencie do ścisłej krajowej czołówki. Udało się wybudować w Polsce wiele takich obiektów. No ten obiekt jest na tyle, powiedzmy sobie, ciekawy z technicznego punktu widzenia. Zastosowaliśmy tutaj taki system kolektorów cieplnych na dachu, to co stoi, 250 takich urządzeń, które są pilotowane przez komputer i za słońcem podążają tak, żeby możliwie efektywnie promieniowanie słoneczne wykorzystać. Używamy tego do dogrzewania budynku, a z kolei w takim okresie, jak teraz jest lato, to możemy poprzez ten wymiennik ciepła, który stoi przed budynkiem, zapewnić klimatyzację budynku. To kosztuje 70% taniej niż klasyczna klimatyzacja, taka klimatyzatory napędzane energią elektryczną. Takich centrów różnego typu, laboratoriów, infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej wybudowano w poprzedniej perspektywie finansowej za 28 prawie miliardów złotych, także to jest ogromna kwota, która została asygnowana ze środków europejskich na rozbudowanie bazy badawczej i dydaktycznej uczelni wyższych. I ten projekt wpisuje się w tę tendencję właśnie doganiania w jakimś sensie, jeśli chodzi o poziom wyposażenia laboratoryjnego, aparaturowego i całej infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej do krajów europejskiej czołówki. To jest jedna z wizytówek naszego miasta. To jest coś, czym nie tylko my jako Chorzów, ale tak myślę, że całe województwo możemy się spokojnie tym chwalić. To jest w tej chwili najnowocześniejszy ośrodek badań nauk technicznych w tym województwie z dużymi perspektywami i z dużymi możliwościami rozwoju. To jest miejsce, gdzie także już zapoczątkowana, ale ciągle rozwijana współpraca pomiędzy samorządem, biznesem i nauką i uczelniami kwitnie, więc myślę, że jest to miejsce, z którego możemy być spokojnie dumni. To jest Śląskie Międzyuczelniane, więc nie tylko Uniwersytetu Śląskiego. My chcemy, żeby po pierwsze doprowadzić do takiej synergii działań między środowiskiem akademickim a otoczeniem społeczno-gospodarczym szeroko rozumianym, a więc także biznesem i gospodarką i samorządami, a z drugiej strony międzyuczelniane, żeby także i współpraca między uczelniami w naszym regionie była jeszcze bardziej intensywna niż jest dotychczas. Taki był zamysł tego centrum, żeby w jednym miejscu skoncentrować środki, które potem mogą być wykorzystywane przez inne ośrodki. To jest taka droga bardzo rozsądna. No, ponieważ jeżeli każdy ośrodek by na przykład dublował aparaturę, no to by było nieracjonalne, a dzięki temu no, jesteśmy bogatsi w wyposażenie takie techniczne. To jest rozwijanie tej części akademickiej miasta Chorzowa i bez wątpienia ośrodki akademickie tutaj w Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie, a więc tam, gdzie jesteśmy ulokowani jako Uniwersytet Śląski, to jest także szansa dla obu tych instytucji, tych organizmów i miejskiego, i akademickiego, żeby jeszcze lepiej funkcjonować. No, wziął klaski.